To aż dziwne, że z tej części budowy metra jeszcze nie było ani jednego odcinka. Witam Was tutaj, cześć, witam Zanusz. I zapraszam Was tutaj w kolejnym odcinku Zapraszamy do Metra. To aż dziwne, że długo nie było tej serii, to już jest 6 odcinek i, co jeszcze dziwniejsze, nigdy nas jeszcze nie było na Bemowie. A na Bemowie są budowane, jest pierwsza stacja, jedna i jedna na Woli na tym odcinku, w którym dzisiaj będę mówić. Ale bez zbędnego przedłużenia, pomijając to, że tu mnie nie było, to jest dziwne. Połączmy się z Cykutem, który czeka przy nowo powstałym węźle komunikacyjnym, przesiadkowym, drogowym. Jak go nazwać? Coś takiego jest tylko tymczasowo, chwilowo. Łączymy się z Jakubem Skutem, który się znajduje pod ratuszem Bemowo. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Skut. Znajdujemy się na skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich. Aktualnie powstało tutaj rondo, dzięki czemu nie ma korków. Niestety to rozwiązanie jest tylko tymczasowe. Na środku ronda budowane są przejścia z przystanku tramwajowego do przyszłej stacji metra. Prace mają potrwać kilka miesięcy. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Także tak, oczywiście zgadzamy się z Sykutem, jest tutaj ładne rondo, dookoła się ciągnie ścieżka dowodowa poza jednym przejściem dla pieszych, ale ważne są rzeczy takie, iż komoda demontażowa, w sensie komoda startowa jest już puszczona, kręci się tam tarcza, ale o tym powie później Sykut w ciekawostce i, co ważniejsze, widzimy tutaj ewidentnie, iż właśnie tutaj przy pierwszej części stacji, tam gdzie normalny człowiek nigdy nie pojedzie, czyli jeżeli byście chcieli tam się przemycić, na przykład na księcia Janusza i tak po cichu zasnąć na peronie, na tym krzesełku i tam pojechać, oczywiście nic nie sugeruję, ale w teorii byście mogli się pojawić na torach odstawczych, gdzie pociągi zawracają, czy też po prostu zmieniają kierunek jazdy, to tak, tam prace idą całkiem nieźle, już właściwie jest wszystko robione pod ziemią. Na górze już jest mało przekładanych tej kabli i tego typu rzeczy. Zresztą z góry to ładnie widać. I co ważniejsze, ewidentnie widać tutaj, że droga się tutaj ładnie ciągnie bokiem i jest zachowana ta równowaga. Jest tam bus pas i jeden zwykły pas, ale im darujemy. Po środku, tak jak mówiliśmy, są przejścia robione, po bokach tak samo, zejście na dół. I dojdźmy do całej stacji naszej ukochanej, czyli CZ4 Powstańców Śląskich. Od razu mówię, nazwa Powstańców Śląskich nie jest jeszcze ostateczną nazwą, jaką wybrał Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. On jeszcze będzie prawdopodobnie w dyskusjach pomiędzy ZTM-em, Warszawskim Transportem Miejskim, METT-em, Gulermarkiem, Urzędem Dzielnicy Wola, Bemowo i innymi takimi rzeczami. Także nie przyzwyczajcie się do tego, ale raczej wątpię, żeby miał się zmienić. Ewentualnie stacja metra Bemowo jest możliwa w teorii, chociaż nie wiem, czy to jest jakiś większy sens. Tak czy siak. Przejdźmy do konkretów, czyli do stacji. Stacja wygląda ładnie, ciągnie się, prezentuje się. Oczywiście tam nie muszę mówić, że prace już są właściwie w całości skończone, jeżeli chodzi o wybudowanie do poziomu minus 2, czyli tam, gdzie jest stacja. Czemu? No bo tam niedługo się pojawi tarcza, która już się do tej stacji dokopie, więc musi to być już gotowe na przyjęcie tarczy, zresztą dwóch tarcz. Dlatego tam jest wszystko gotowe. Tam dużych ruchów już nie może być budowane, ponieważ kiedy tarcza się pojawia na stacji, jest tylko i wyłącznie przyjmowana i przepychana przez całą stację, a oni nic nie mogą w tym czasie robić, żeby nie zakłócić jej pracy. Także tak to mniej więcej wygląda. No zresztą jak widzicie na zdjęciach, tak to najlepiej wygląda, nie będę się tutaj szczuć. Oczywiście z boku jest nasza ulubiona ścieżka rowerowa, taki właściwie tylko i wyłącznie beton i to taki jeszcze nierównie. Nawet nie będę tego komentować, jak się po nim fajnie jeździ. Natomiast z urzędu oczywiście dzielnicy Bemowa, z tego co słyszałem, jest jakaś kamerka, która pokazuje 24 godziny na dobę, jak to wygląda i można sobie patrzeć na plac budowy, co jest co najmniej dobrą nowiną. Przejdźmy dalej, tak, bo tu jest dosyć dużo rzeczy przed nami. Niby to są tylko i wyłącznie dwie stacje, a jednak pięć obiektów. I od razu, tak, zanim przejdę dalej, miałem powiedzieć, że ze mną dzisiaj jest jeszcze
Drugi pan Dominik, znany też również jako Brzoskwinie, czyli pan Dominik. I pan Dominik tutaj jakieś pytanie może zadawać do mnie, czy coś tutaj konkretnie jeszcze chciałby widzieć z tej stacji. Tak, ponieważ właśnie jak pokazałeś wcześniej na tych ładnych planach, stacja jest jakoś przesunięta względem swoich wyjść. Mógłbyś powiedzieć, dlaczego nie można jej było po prostu umieścić pod skrzyżowaniem, aby te dojścia były krótsze? To tak, oczywiście najwygodniej wykonawcy, czyli Gulermarkowi, byłoby zamknąć skrzyżowanie, zamknąć torowisko tramwajowe, zbudować tak to, żeby nawet ludzie pieści nie mogliby przejść z jednej na drugą stronę, tak jak to wygląda mniej więcej na Brudnie, i budować stację, tak, wtedy powstanie stacji metra by było skrócone o rok, ale nie można, ponieważ jest skrzyżowanie Powstańców Śląskich z Gruczewską i ruch samochodowy, jak i tramwajowy, musi zostać utrzymany i najdłuższa przerwa, to tam z tego co pamiętam, jest weekend, dwa weekendy pod rząd, albo dwa tygodnie góra, ale to jest tak już bardzo naginając. Poza jednym miesiącem, jak tam są jakieś już końcowe etapy przykładania torowiska, z tego co czytałem tam w tej części. Więc po prostu siłą rzeczy stacja musi być przesunięta, bo nie można zamknąć ulicy, a dlatego stara się tej ronda, żeby jakoś to dało się obejść. A co do nazwy jeszcze, to zdziwiłbym się, gdyby Rada Warszawy zdecydowała się na mniej precyzyjną nazwę, bo przecież to właśnie argumentacja taka, aby to nazewnictwo było precyzyjne, stała za tym, że nam wydłużono targówek do targówka mieszkaniowego. To prawda, ale cały czas mamy stację typu Ursynów. No tak, ale to są bardzo dawne dzieje. Bardzo. Dobrze, teraz w takim razie przechodzimy do części, której nawet niektóre mapy nie uwzględniają, a właściwie wszystkie mapy, które są dla użytku publicznego, takie normalne, to nie uwzględniają wentylatorni V5. Tak, to jest bardzo ciekawa wentylatornia. Dlaczego? Ponieważ znajduje się na ulicy Gruczewskiej, po pierwsze. Po drugie, jeżeli jedziecie do Wola Parku, to musicie ją omijać. Po trzecie, jest dosyć ciekawa, ponieważ znajduje się po dwóch stronach ulicy, a tak naprawdę znajduje się na środku ulicy. Teraz czemu? Po pierwsze, prace na wentylatorni idą dobrze, już jest właściwie wszystko gotowe, jest w całości na dole. Oczywiście mówię o takich tutaj rzeczach, że już są ściany szczelinowe porobione i da się tam zejść w ludzkich warunkach, czyli nie pod drabinkach i nie zsuwając się. Tak, w ten sposób, ale nie, wy tam nie wejdziecie, o to się nie bójcie. Natomiast nie ma tam żadnego kablowania, nie jest prowadzone żadne już takie końcowe fazy, tylko po prostu, żeby to już wyglądało i jakoś faktycznie kubatura stacji tam wyglądała. Natomiast czemu jest po dwóch stronach? No bo po pierwsze, nie mogą zamknąć ulicy znowu, a po drugie, z jednej strony jest wejście na jedną stronę, z drugiej na drugą i budynek będzie się znajdować tylko i wyłącznie z jednej strony, a nie na środku ulicy, a po środku jest połączenie po prostu obydwu rzeczy, także jest to trochę zamieszane, jak się patrzy, ale gdybyśmy mieli przekrój fizyczny tego rejonu miejsca, to tak to by wyglądało. Dobrze, i przejdźmy teraz do tego, co jest bardziej ciekawsze, czyli do stacji zwącej się, tak jak ja to zawsze mówię, najbardziej ukochana stacja obcokrajowców, czyli stacja C05 Udlyków. Nazwa stacji wywodzi się od razu od tego, zacznę od pobliskiej tutaj właśnie wsi, która kiedyś tutaj była jeszcze nie wdzielona w Warszawę i tak tutaj już pozostała jako poddzielnica, tak ulubione słowo na moim kanale, czyli poddzielnice. Szklarenki bardzo ładne tam były zresztą. Tam dużo rzeczy ładnych było, to nie jest co prawda młynów i moczydło i tak dalej, gdzie mamy niebieskie kolorki, natomiast mamy po prostu tutaj Udlyków i tak to wyglądało kiedyś na mapie i tak pozostało. Dlatego nie mamy tutaj napisu Wola Park, tak jak to było kiedyś. Oczywiście jak popatrzycie sobie na jakikolwiek przystanek w okolicy, tutaj nie ma żadnego takiego przystanku, no ale no cóż, nie wszystko tak to wygląda. No i oczywiście na tej stacji prace idą bardzo dobrze, bardzo szybko, bo to jest mała stacja i względnie tutaj jest właściwie mają najlepszą sytuację, ponieważ mają najwięcej miejsca, jeżeli chodzi o wolną przestrzeń na tym odcinku, na odcinku zachodnim. Prace jest oczywiście w całości już się toczą na dole. Tam kopią jeszcze coś przy płycie dennej, przy już tam komorach stacji na dole. Tam mniej więcej już coś tam podmurówkę już pod, z tego co pamiętam, w sensie nie podmurówkę, tylko już przygotowanie pod stację, pod TBM, który się pojawi tam u nich za parę miesięcy, ale tak czy siak. No i są już robione w powoli wyjścia po jednej i po drugiej stronie jezdni, żeby to jakoś później szybko popodłączać.
Ruch tutaj na ulicy jest taki cały czas jak był, czyli bus pasy w dwóch kierunkach i zjazd do Wola Parku. Zjazd i wyjazd z Wola Parku oczywiście. Przy czym teraz zjazd do Wola Parku jest obowiązkowy, jeżeli ktoś by chciał przejechać w stronę centrum. I jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda z powietrza, bo oczywiście z podziemi to mamy zdjęcia z metra, ale tutaj też tam powinno się poprzewijać. Macie tu oczywiście multum zdjęć. Mógłbyś mi powiedzieć, czy planowane jest przejście ze stacji Ulrychów do Wola Parku, tak jak już mamy pewne prywatne przejście w Śródmieściu, a za chwilę pojawi się nowe przy Rondzie Daszyńskiego. Masz na myśli coś takiego, jak jest na przykład przejście na Świętokrzyskie do Sezamu? Tak, właśnie. Czy przejście do Dworca Gdańskiego? Okej, dobrze. Tak, jest coś takiego planowane, ale to jest w intencji Wola Parku, czyli w skrócie, po wybudowaniu całości tego tutaj pięknego kompleksu, Wola Park po prostu, tak jak w niektórych miejscach, na przykład na Rondzie Daszyńskiego, czy przy Dworcu Centralnym, może wydać tutaj chęć wybudowania takiego połączenia. Oczywiście nie wiem, jak to formalnie wygląda i cały biznes, ale jest możliwość podłączenia podziemnie do całej stacji. Nie wiem, czy to jest niezbędne, bo to i tak będzie dosyć blisko, ale byłoby miło nie iść parkingiem, a przejście luksusowo w ciepełku, bo wiadomo, metro to ciepełko, pod ziemią lub chłodzik w lato. I nie wychodząc. Czy to się pojawi równolegle z otwarciem stacji? Nie wiem i raczej wątpię. Z boku jest ładna ścieżka rowerowa, w większości jest zachowana jak była. Czasami się pojawia ten bardzo przyjemny beton, ale później jest taki chodnik szeroki i właściwie tyle z tego wszystkiego wychodzi. No i dochodzimy do tego, czego właściwie większość z was nigdy nie zauważy przy budowie metra i że tam cokolwiek jest, czyli to, co jakiś taki, nie wiadomo, jakiś płot się pojawił przy stacji Księcia Janusza. No, wiele z was, jeżeli jeszcze korzysta z komunikacji miejskiej teraz, podczas wakacji, mogło zauważyć, iż tam jest taki objazd właśnie tutaj przy wjeździe do Wola Parku od strony centrum i jest płot i jest zwężenie do dwóch pasów, z czego jeden to jest chyba jeszcze z tego, co pamiętam, bus pas, albo po prostu tam jest dwa pasy, albo nawet jeden, bardzo wąsko, tak czy siak. Co daje nam niesamowity efekt, iż jest, tam się tworzą niesamowite korki, bo niektórzy wjeżdżają do Wola Parku, a niektórzy próbują przyjechać prosto, jak większość autobusów. A ponieważ została tutaj przerzucona cała komunikacja teraz z osiedla Górczewska, chodzi mi oczywiście o 700, no to jeszcze to będzie większy młyn. Chodzi tutaj głównie o to, czemu tutaj jest plac budowy, to jest komora demontażowa tarcz. One tutaj w przyszłości po prostu tarcze dojadą, a właściwie się dowiercą i będą w tym terenie wyjmowane i jeżeli pandemia na to pozwoli, będzie można sobie zrobić z nimi zdjęcia, jak to było miało miejsce na poprzednich stacjach przy Rondzie Daszyńskiego i innych tego typu stacjach. Także tak to wygląda. Tutaj ogólnie prace idą dobrze, już jest wszystko tam właściwie wykopane do rejonu już stacji i później to będzie oczywiście zalewane i tego nie będzie widać, tam nic nie będzie w przyszłości. A teraz na koniec odcinka, jak w każdym, musi być oczywiście ciekawostka. Pod skrzyżowaniem będą kopały dwie tarcze. Tarcza Krystyna zaczęła już swoją pracę, a tarcza Elżbieta dołączy do niej za miesiąc. Będzie to najkrótszy odcinek, ponieważ będzie wynosił tylko 137 metrów od mojej lewej strony po moją prawą stronę. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Dobrze, mam nadzieję, że te informacje wam tutaj pomogły. Tak, to nie jest długi odcinek, tylko dwie stacje, a i tak samo długo są budowane jak pozostałe, ale mniejsza z tym, bądźmy szczerzy, każdy chce zobaczyć nowe stacje. Poza tym tutaj jest bardzo ważny dojazd właśnie do stacji Powstańców Śląskich, bo Wola Park to jeszcze, bądźmy szczerzy, od Księcia Janusza dojście do Wola Parku to jest parę minut. Wiadomo, że od Ulrychów będzie to parę sekund, no, może około minuty po wyjściu, bo jeszcze będzie głębokość. Natomiast od stacji Powstańców Śląskich tam jest najważniejsze połączenie właśnie z tramwajami, które jeżdżą po Woli i Bemowie, to będzie dobre połączenie właśnie w tym kierunku, aby wszyscy mogli dojechać do stacji Powstańców Śląskich i dalej już jechać metrem do centrum. Nie będę mówić, jak będzie wyglądać komunikacja i zagęszczenie i bezpieczny dystans w związku z takim czymś, ale to będzie za 3 lata, czyli powinno już być zdrowo i bezpiecznie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania do tego, jak to wygląda, czy jak to jest, napiszcie w komentarzach. No i kolejny odcinek to będzie Winnica, która bardzo długo już czeka. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! Cześć!
reorganizacja ruchu związana z zamknięciem Górczewskiej to niezły młynów.